Witam serdecznie, nazywam się Miłosz Trojak, zostałem nominowany do 10 odcinka Przepytaj Piłkarza. Odpowiem Wam na kilka z nich. Pierwsze pytanie, Jasiek. Czy szybko zaaklimatyzowałeś się w Opolu i jak przyjęli Cię w szatni? W Opolu zaaklimatyzowałem się bardzo szybko, szatnia przyjęła mnie bardzo miło, znałem tu kilku piłkarzy, mamy dobry wspólny język, tak samo dobrze się rozumiemy na boisku i myślę, że ta aklimatyzacja w moim przypadku była bardzo fajna. Jedziemy dalej. Jak Ci się podoba Opole? Opole jest to dla mnie trochę mniejszy Wrocław, jest tu dużo fajnych restauracji, fajnych miejsc, żeby odpocząć. Myślę, że jedną z takich miejsc, które mi koledzy pokazali, jest Bolko, gdzie ostatnio często tam spędzam czas, opalam się i pluskam w zimnej wodzie. Jedziemy dalej. Pamiętasz swojego pierwszego gola w karierze? Pamiętam, był to mecz bodajże Ruchu Chorzów z Ruchem Radzionków, były to rezerwy, miałem wtedy 18 lat. Szczeliłem bramkę na 1-0 dla Ruchu, wchodząc w 45 minucie i wygraliśmy ten mecz 1-0. Idziemy dalej. Jakie jest Twoje piłkarskie marzenie? No na pewno moim piłkarskim marzeniem jest zdobycie Mistrzostwa Polski i gra za granicą. Nie ukrywam, że moim ukochanym klubem jest Manchester United, w którym chciałbym zagrać. Mam nadzieję, że jeszcze mi się to uda, choć jest to trochę wątpliwe, no ale tak jak powiedziałem, gra w Manchester United i Mistrzostwo Polski. Jedziemy dalej. Anton. Jaki piłkarz jest Twoim idolem? Myślę, że moim idolem jest Zlatan Ibrahimowicz, ponieważ mamy podobne warunki fizyczne. Też jest takim zadziornym zawodnikiem jak ja, ale posiada ogromne umiejętności piłkarskie, jego niesamowite bramki piętkami, przewrotkami, czy gol Szwecja-Anglia z przewrotki z 40 metrów były fenomenalne. Drugim moim takim idolem jest Paul Pogba, to jest jednak już rodzaj mojego zawodnika, mojej postury, to jest też szóstka na boisku i myślę, że to jest tych dwóch zawodników, którzy są moimi idolami. 66. Skąd ten pomysł? 66. Jest to pomysł, ponieważ mój tata grał w piłkę, rozegrał 70 meczów w Ekstraklasie, niestety już nie żyje już od 5 lat. Chciałem upamiętnić jego i mieć zawsze go przy sobie, jak będę grał, bo jego rocznik jest 1966, czyli 66 numer, tak samo zawsze mówił, że debiutował w 66 minucie. Myślałem, że to będzie dobry numer, który mi przyniesie szczęście. Jak na razie chyba jest to dobry wybór. Karol, od kogo ostatnio dostałeś fifę? No Karol, wiemy, że to nie jest prawda. Nasz bilans meczowy z jakichś meczów to jest 1000 moich wygranych do Twoich 20, ale okej, przyznaję się, ostatnio wygrałeś ze mną. Rafał, dlaczego w wieku juniora uciekałeś, jak był trening techniczny? No jest to dobre pytanie, bo no nie jestem wirtuozem technicznym. Kiedy inni trenowali techniczne zagrania, ja wolałem skakać do innych zawodników i się od nich odbijać, tak jak to teraz widać na boisku, że jednak moją domeną jest siła, a nie technika, ale wydaje mi się, że jednak techniką, którą mam, nie jest na tak słabym poziomie, jak tutaj napisał kolega. Łukasz. Kto Twoim zdaniem jest najlepszym piłkarzem w historii Twojego rodzinnego miasta? To może odpowiem na to pierwsze pytanie. Jest to Robert Śmietański, bodajże grał w Górniku Wałbrzych. Zawsze tata wspominał mi o nim jako o bardzo dobrym napastniku i zawsze właśnie o nim wspominał jako jednego z najlepszych, jak nie, no myślę, że najlepszych zawodników z mojego rodzinnego miasta. Następne pytanie. Kto jest aktualnie najlepszym piłkarzem w szeregach Odry? Jest to naprawdę ciężkie pytanie, bo mamy niesamowitych piłkarzy, ale rozbiję to trochę na dwie części. Powiem tak, że największy potencjał w tej drużynie, który może zrobić ogromną karierę, jest Mateusz Czyżycki. Wierzę w tego chłopaka, wiem, że jak odblokuje swoją głowę, to będzie grał, myślę, wyżej niż w Ekstraklasie, wyjedzie za granicę, czego mu życzę. Natomiast na dzień dzisiejszy najlepszym zawodnikiem pod względem piłkarskim, bo to jest dla mnie najważniejsze, że operowanie piłki u zawodnika mi najbardziej imponuje, to na pewno Rafał Niziołek. Kto jest najlepszym piłkarzem, z jakim grałem się w karierze? Jest to bardzo ciężkie pytanie, ponieważ w swojej przygodzie z piłką miałem dużo bardzo dobrych zawodników. Myślę, że podam taką trójkę z nich, bo ciężko byłoby wybrać tego jedynego. Na pewno będzie to Marek Zięciuch, niesamowita lewa noga, rzuty wolne z 40 metrów. Po prostu bawił się, ustawił sobie 5 rzutów wolnych, z których 4 wpadały w ten punkt, który pokazywał. Następnym zawodnikiem będzie na pewno Filip Starzyński, niesamowity przegląd pola, słabsza motoryka, ale piłkarsko no, jeden z lepszych piłkarzy polskiej ekstraklasy. No i myślę, że nie mogło zabraknąć tutaj Łukasza Surmy, zawodnika, który rozegrał około 600 meczy w Ekstraklasie. Niesamowita osobowość, niesamowity charakter. Dzięki niemu w sumie w większości dowiedziałem się, na czym polega ta piłka, dzielił się swoim doświadczeniem. No i tak jak mówię, na boisku w wieku 39 lat, kiedy już kończył swoją przygodę w Ruchu, był dalej najlepszym zawodnikiem. Kacper. Ja mam pytanie proste, Miłek. Kiedy Odra zdobędzie mistrzostwo Polski? Jest to na pewno ciężkie pytanie, ponieważ jeszcze jesteśmy w pierwszej lidze. Wierzę, że w tym sezonie po rewolucji teraz w pierwszej lidze 6 drużyn może awansować do tej ekstraklasy. Myślę, że teraz skupimy się na tym, żeby wejść do ekstraklasy, a potem zobaczymy, co z tym mistrzostwem. Dziękuję za Wasze wyczerpujące pytania. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na większość. Tych, których nie odpowiedziałem, to przepraszam. I chciałem teraz nominować do kolejnego odcinka Przepytaj Piłkarza Artura Krysiaka. Pozdrawiam.